Oni zemścili się na przeciwniku. Na początek Ronaldo, który zemścił się na Irlandii. W trakcie eliminacji do Mistrzostw Świata w 2022 roku Portugalia podejmowała właśnie Irlandię. Portugalczycy dostali karnego. Ronaldo próbował sobie ustawić piłkę i... Oshii wybił ją Ronaldo, a CR7 w ramach kary chciał sprzedać mu liścia. Cristiano podszedł w końcu do rzutu karnego. Jednak wyprowadzony z równowagi nie trafił. Wtedy się po prostu wściekł. Chciał się zemścić na Irlandczykach za tę zniewagę. Dlatego później strzelił kapitalnie z główki, a na koniec w doliczonym czasie gry ustalił wynik fenomenalnym trafieniem i dzięki temu Portugalia wygrała cały mecz. Ronaldo szybko się zemścił. Teraz czas na El Clasico i słynny pojedynek Messi kontra Ronaldo. Przenosimy się do sezonu 2016-2017, kiedy Barcelona dosłownie w ostatnich minutach wywalczyła zwycięstwo nad Realem Madryt na Santiago Bernabeu. Leo Messi strzelił decydującego gola, a jego dziewczynka z uniesioną koszulką pokazującą jego nazwisko stała się jednym z najbardziej ikonicznych momentów w historii El Clasico. To było jak symboliczne ogłoszenie, kto jest królem piłki. Cristiano Ronaldo nie mógł znieść tej porażki i chciał się zemścić. Jego wściekłość na cały zespół Realu była widoczna, a fani Blaugrany dodatkowo podsycali atmosferę, śpiewając z trybun, gdzie jest CR7. Potem doszło do rewanżu w Superpucharze Hiszpanii. Tym razem to Real miał swój dzień. Ronaldo był wtedy w gazie i popisał się fenomenalnym trafieniem. A wtedy jakby odpowiadając na dziewczynkę Messiego, zdjął koszulkę i z dumą zaprezentował się przed trybunami Camp Nou. Był to moment, który miał jasno pokazać, że teraz to on rządzi w świecie piłki. A propos El Clasico, teraz coś specjalnie dla was. Z moim kodem masz 3 stówki w bonusie od STS za wytypowanie, że Real albo Barca trafi. Ostatnie 3 mecze w El Clasico to aż 13 trafień i każda z drużyn strzelała gola. Wspólnie z STS przygotowaliśmy tę limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się używając linku w opisie lub wpisując kod CHARSTS, dostajecie szansę na otrzymanie bonusu 300 zł. Żeby go odebrać, musicie spełnić kilka prostych warunków. Najpierw wpłacić minimum 50 zł i jeśli się obstawiło, że Barca albo Real strzeli gola i oprócz tego cały kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 300 zł oprócz wygranej z kuponu. Link do rejestracji i regulamin znajdziecie w opisie filmu. Ta specjalna akcja łączy się z ofertą powitalną, w której do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Ponadto STS dla swoich aktywnych klientów oferuje transmisję na żywo tego meczu, dostępną dzięki STS TV. Nie zapomnijcie o moim kodzie CHARSTS. Oferta jest skierowana tylko dla osób pełnoletnich. Wracamy do materiału i teraz zemsta Jamala na Rabiocie. Przed półfinałem Mistrzostw Europy pomiędzy Francją a Hiszpanią, Adrien Rabiot powiedział Laminie Jamal na konferencji. Que pour pouvoir jouer une finale de d'Euro, il faut Lamin usłyszał te słowa i wziął sobie je do serca. W trakcie meczu z Francuzami załadował piękne trafienie. Potem w trakcie cieszynki powiedział do kamery: powiedz to teraz. Odniósł się do słów Rabiota, a Hiszpania wygrała z Francją. Jamal pięknie zgasił Francuza. Przechodzimy do zemsty Cristiano Ronaldo na Marokańczykach. W 2022 roku podczas Mistrzostw Świata w Katarze Portugalia zmierzyła się z Marokiem w ćwierćfinale. Po niesamowitym widowisku Marokańczycy sensacyjnie wyeliminowali Portugalczyków, wygrywając 1-0 i awansując do półfinału. Dla Cristiano Ronaldo było to szczególnie bolesne. Po raz kolejny jego marzenie o wygraniu mundialu legło w gruzach. Po meczu Ronaldo nie mógł powstrzymać łez, a marokańscy kibice sobie drwili z niego. Yeah, Ronaldo lost. Where is he? Airport, that way. Jednak jak to często bywa, karma wróciła. Rok później podczas Pucharu Narodów Afryki w 1/8 finału RPA zmierzyło się z Marokiem. Po dominującym występie RPA pokonał Marokańczyków 2-0, a w 95 minucie spotkania strzelec gola wykonał celebrację, która wyglądała znajomo. Przypomina wam coś ta cieszynka? Dokładnie w ten sam sposób celebrował trafienie Cristiano Ronaldo. RPA zemściło się na Maroko w imieniu CR7. Teraz Jude Bellingham kontra Ruben Dias. W pierwszym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów Real podejmował City. Mecz stał na doskonałym poziomie i nikt nie miał zamiar chociaż na chwilę odpuścić. W jednej z akcji Ruben Dias uratował akcję, czysto zabierając piłkę Bellinghamowi. Jednak Anglik mocno ucierpiał i leżał z kontuzją na boisku. Minęło kilka minut i w ten oto sposób Bellingham odpalił się Diaszowi. Na boisku czuć było ogromne napięcie i zemstę w powietrzu. Neymar też potrafi nieźle się odgryźć. W meczu pomiędzy PSG a Stadrem emocje sięgały zenitu od pierwszych minut. Kartki sypały się z każdej strony, a
Atmosfera była niezwykle napięta. W pewnym momencie Holender Azor Matusiwa zdenerwowany sfaulował Neymara, który nie miał nawet piłki przy nodze. Brazylijczyk natychmiast zareagował. Podbiegł do Matusiwy, pełen złości, wyraźnie mu się odgrażając. Chwilę później Neymar pokazał swój geniusz na boisku. Idealnie odegrał pięknym zagraniem, ośmieszając Holendra efektownym sitem, które wywołało zachwyt kibiców. Ney szybko się zemścił za zniewagę. Przechodzimy teraz do Federico Valverde, który pokazał cojones. W 2022 roku Real Madrid mierzył się w fazie grupowej Ligi Mistrzów z RB Lipsk. Mecz był wyrównany, a prawdziwe emocje zaczęły się dopiero w drugiej połowie. Niemiecka drużyna spokojnie remisowała, aż doszło do incydentu, który zmienił atmosferę na boisku. David Raum krzyknął coś, co mocno zirytowało Federico Valverde. Urugwajczyk nie pozostał obojętny. Kilka minut później odpowiedział w najlepszy możliwy sposób. Valverde zdobył fenomenalnego gola, a swoją radość postanowił okazać wprost przed Rauma, że takie prowokacje nie pozostaną bez odpowiedzi. Czas na Premier League i zemstę za kopiowanie Cieszynki. Na początku 2024 roku Brentford zmierzyło się z Tottenhamem w emocjonującym starciu. Francuz Neil Mopé po strzelonym golu zdecydował się na Cieszynkę inspirowaną Jamesem Madisonem, co wyraźnie rozświeczyło Anglika. W drugiej połowie Tottenham odpowiedział bramką, a po trafieniu zawodnicy Spurs postanowili zadrwić sobie z Mopeya, który śmiał się z Madisona. Po spotkaniu Madison powiedział: I just said to him he probably hasn't scored enough goals of his own over the last few years to have his own celebration, so he probably has to copy mine. I trzeba przyznać, ładnie go zgasił tą wypowiedzią. Przechodzimy do Rodrygo i Niklasa Süle. W trakcie towarzyskiego turnieju w 2019 roku Bayern Monachium podejmował Real Madryt. W końcówce meczu Rodrygo został sfaulowany. Niklas Süle stanął w murze i zaczął krzyczeć do Brazylijczyka: za daleko dla ciebie. Brazylijczyk nic sobie z tego nie zrobił i pięknie trafił prosto w okienko. Ten gol to istny majstersztyk. Przenosimy się do roku 2011, kiedy Tottenham mierzył się z AC Milan w naprawdę gorącym starciu w Lidze Mistrzów. Mecz wrzał od samego początku. Pełen brutalnych fauli, których nawet trudno było zliczyć. To była prawdziwa jatka na boisku. W trakcie tego napiętego meczu doszło do jednej z najbardziej pamiętnych scen. Asystent trenera Tottenhamu, Joe Jordan, krzyczał w kierunku Gennaro Gattuso: ty skur... co naprawdę nie spodobało się włoskiej piranii. Gattuso znany jest ze swojego wybuchowego temperamentu. Najpierw uderzył Jordana w szyję, a na końcu spotkania, w kulminacyjnym momencie, uderzył go głową. Była to scena, która na długo zapisała się w historii futbolu. Nigdy nie wyzywaj Gattuso, bo możesz tego gorzko pożałować, a on chce jak najszybciej się zemścić. Kolejna akcja to zemsta Bruno Fernandesza na Frenkim de Jongu. W 2023 roku w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy spotkały się drużyny Manchester United i Barcelony. W trakcie meczu doszło do brutalnego starcia. Frenkie de Jong stracił kontrolę nad piłką i boleśnie wjechał w nogi Bruno Fernandesza. Portugalczyk nie zapomniał tego i chciał się zemścić. W rewanżowym spotkaniu, gdy de Jong leżał na murawie, Fernandes z pełną siłą kopnął w niego piłkę i wybuchły zamieszki na boisku. Portugalczyk odegrał się na Holendrze w bardzo bolesny sposób. Emiliano Martinez po prostu uwielbia wkurzać kibiców. Tak było też tym razem. Podczas meczu Ligi Konferencji Lille podejmowało Aston Villa, a atmosfera na stadionie była na pięte od samego początku. Francuscy kibice nie mogli zapomnieć o Mistrzostwach Świata, gdzie Argentyna pokonała Francję. I przez cały mecz wygwizdywali argentyńskiego bramkarza Emiliano Martineza. Niektórzy z kibiców próbowali nawet wedrzeć się na boisko, ale zostali powstrzymani przez stewardów. Mecz zakończył się remisem i doszło do rzutów karnych, a Martinez, znany jako król karnych, miał swoją chwilę. W kluczowym momencie obronił jeden z rzutów karnych, uciszając gwizdy i kibiców. Potem na końcu obronił drugi rzut karny i wykonał taniec zwycięstwa, a kibice go nienawidzili. Na koniec Mark Kukureja kontra Erling Haaland. Po triumfie Hiszpanii na Mistrzostwach Europy, gdzie Kukureja cisnął bekę śpiewając o Erlingu Haalandzie: Haaland tiembla, que viene Kukureja. Norweski napastnik nie zamierzał tego puścić płazem. W nowym sezonie chciał przypomnieć wszystkim, kto naprawdę rządzi na boisku. W meczu Chelsea City Haaland najpierw przepchnął Kukureję, strzelając efektownego gola i śmiejąc się prosto w twarz Kukurei. W kolejnej akcji Hiszpan został brutalnie zablokowany przez Haalanda, co skutkowało jego upadkiem na murawę i kontuzją. Reakcja Haalanda była zimna. Spojrzał na lewego obrońcę z nienawiścią, ignorując jego ból. Karma wróciła. Kliknij i obejrzyj kolejny fenomen kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz.